zdążyli wyprodukować przez tych 75 lat dzieła, które do dzisiaj są najbardziej rozpoznawalnymi na świecie produktami polskiego przemysłu kreatywnego. Filmy z tego miejsca, tu produkowane, były rozpowszechniane, są znane i chcemy wrócić do tego, chcemy wrócić. Uratowaliśmy studio, bo jak Państwo wiecie, było zamienione na spółkę, no po to, żeby tak jak w ogóle polski przemysł filmowy w dużej mierze zniszczyć. Pracujemy w tej chwili nad 6 w sumie pomysłami, z czego jeden z nich to jest serial Bystre Oczka, adresowany do dzieci z deficytem wzroku. Serial Warzywne Biuro Śledcze, czyli to są kryminalne historie adresowane z kolei do widza między 8 a 12 rokiem życia, i pełnometrażowy film Husarz, który przenosi nas w początek wieku XVII. A druga rzecz to jest oczywiście nasze tutaj w Bielsku Białej centrum, które będzie ściągało ludzi z całej Polski, a może i z Europy. Nam się, bielszczanom, poszczęściło, że taka decyzja zapadła, że to centrum będzie tutaj stało. W 75. rocznicę powstania Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej otwiera nowy rozdział swojej działalności, rozpoczynając budowę interaktywnego centrum bajki i animacji, zwanego od dzisiaj też OKO, jako obszar kreacji obrazu. Będzie to połączenie nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki, będzie to przestrzeń przyciągająca mieszkańców i turystów, będzie to nowoczesna wizytówka Bielska Białej. Dnia 20 czerwca 2022 roku w obecności znamienitych gości niniejszy akt erekcyjny podpisali. Thank you.